Aby zaprasować końcówkę miękką na przewód typu linka, możemy użyć różnego rodzaju narzędzi. Na przykład w tym automatycznym ściągaczu izolacji w rączce mamy też zaciskarkę. Aby porządnie zacisnąć końcówkę na przewodzie, należy parokrotnie zgnieść końcówkę. Tak wygląda końcówka po zaciśnięciu. Spośród tu prezentowanych, lepszym urządzeniem do prasowania tulejek jest ta praska. Tego typu praski mają zaciski o profilu czterokątnym lub sześciokątnym. System szczęk jest samonastawny, co pozwoli na dokładne zaciśnięcie tulejki. Eliminuje się w ten sposób błędy zagniatania wynikające z wyboru złego rozmiaru matrycy. Zaciskanie za pomocą tego narzędzia jest bardzo proste. Wystarczy nałożyć końcówkę na przewód, włożyć całość w zaciski i ścisnąć. Szczypce możemy otworzyć dopiero po prawidłowym zaciśnięciu końcówki. Gwarancję dobrego zaciśnięcia uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnego systemu blokującego. Prezentowana na filmie praska jest marki Kraft & Dell o symbolu KD10256. Narzędzie wykonane jest ze specjalnej stali o podwyższonej trwałości, a rączka wykończona jest przez antypoślizgowy materiał. Zakres pracy narzędzia wynosi od 0,25 do 10 mm2. To jest pokrętło, którym możemy jeszcze dodatkowo regulować siłę nacisku szczęk. Wykonam teraz próbę podłączenia przewodu z tulejką zaciśniętą oraz niezaciśniętą. Zobaczymy, jak taka tulejka jest deformowana przez zaciskanie, przez przykręcanie do zacisku, na przykład w tym wyłączniku nadprądowym. Mam teraz włożony przewód z tulejką niezaciśniętą i przykręcamy go do zacisku wyłącznika nadprądowego. Jak widać, końcówka została zgnieciona, praktycznie zaprasowana. Nie zachęcam do niestosowania zaciskarek, ale w pojedynczych przypadkach, jeżeli końcówka jest dobrze dopasowana do przewodu, to można takie rozwiązanie zastosować. To samo zrobimy z końcówką zaprasowaną. Wrócę jeszcze do końcówki niezaciśniętej na przewodzie. Na pewno sporo komentarzy się pojawi, że tak nie można, że to jest zabronione nawet i na pewno macie rację. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że wkładamy przewód z niezaciśniętą końcówką do wyłącznika nadprądowego już w zabudowanej rozdzielni od góry i ta końcówka nam się zsunie, a my tego nieświadomi zaciśniemy taki przewód w zacisku. I awaria gotowa. Jak widać, mimo wszystko lepiej jest stosować tulejki i odpowiednio je zaciskać w profesjonalnym narzędziu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!